Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam słodką gościnię, Angelika Taciak, właścicielka pracowni cukierniczej NGK. Dzień dobry. Dzień dobry. Szkoda, że nic słodkiego nie przywiozłaś. No niestety nie dzisiaj. Dzisiaj mamy wypad troszeczkę połączony z rodzinnym, więc już tutaj jesteśmy w okolicy kilka dni. Ciężko by było coś tutaj dowieść. Ale w ogóle trafiłaś to z moim nazwiskiem? Tak. Tomasz Słodki. Dlatego też zwróciłam uwagę, jak ktoś słodki, to trzeba zajrzeć. I tak już zostałam. To porozmawiajmy trochę o tym, co ty robisz, bo ty przygotowujesz słodkie stoły. Jak to wygląda? Co to jest w ogóle taki słodki stół? Słodki stół, czyli taka słodka oprawa najważniejszych dni czy wydarzeń w życiu. Najczęściej przygotowujemy ten słodki stół, candy bar na wesela. Jest tort, jest candy bar, czyli takie małe cukiernicze perełki, które nie tylko urzekają smakiem, ale też wyglądem na danym weselu. To jest od samego wejścia na salę po zakończenie imprezy czy wesela, więc cały czas to z nami jest. Ale to stoi taki, nie wiem, wielki tort i jakieś dodatkowe słodycze naokoło niego? Tak, tort wjeżdża w momencie podania tortu, a candy bar mamy tam same słodkości, czy monoporcje, tartaletki, deserki, bezy, ptysie, one podane w pięknej formie. I też smakowo, na ładnych paterach, wszystko jest ozdobione pod dany styl wesela, pod kolor wesela. Ja jak byłem na ostatnim weselu, nie wiem ile lat temu to było, to pamiętam, że jeszcze właśnie takie ciasta w kostkę pokrojone, tak, na takich okrągłych, nie wiem jak to się nazywa, takich paterach, tak. Jak zaczynałam, to właśnie słodki stół kojarzył się z pociętymi ciastami w kawałki postawionymi gdzieś luźno na stole. To się zmieniło, tak? To się zmieniło, tak. Na samym początku też musiałam troszeczkę młodych douczać, jak to może wyglądać, że to może być pięknie, mogą być obrusy, które są na stołach, że te patery mogą być piękne w danym wzorze, kolorze, stylu, pod wesele, bo troszeczkę inaczej to wygląda na weselach takich stylizowanych na boho, inaczej stylizowanych na nasy glamour, gdzie idziemy bardziej w złoto. No i smak, sam wygląd tych deserów. To nie musi być ciasto pokrojone, może być tartaletka pięknie wykończona, ptyś ładnie wykończony kruszonką, bezą, dodatkową dekoracją, monoporcja, czyli taki mus zamknięty w danej formie, na przykład serca w polewie błyszczącej. No, pięknie to się prezentuje, najpierw jemy oczami. To jest moda, czy tradycja, a może już taki nieodłączny element każdego wesela, wydarzenia? No, myślę, że na ten moment to już się robi z tego taki nieodłączny element, czyli jak już wybieramy gdzieś miejsce wesela, wybieramy DJ-a, kamerzystę, to też się zastanawiamy, jakie te dodatkowe atrakcje mają być. Jednak w porównaniu do innych atrakcji ten candy bar najczęściej wygrywa tym, że jest to piękne i jest to z nami przez całe wesele. No i też smakowo. I tam dokładacie cały czas, rozumiem, tak? Nas nie ma, nad tym zawsze ubolewam, że mnie na weselu nie ma, bo wychodzę tuż przed młodymi, którzy wchodzą na salę, ale obsługa tak dokłada. Kładziemy dużą część słodyczy na stół, a druga połowa jest schowana w chłodni i w momencie, jak te słodycze ubywają, obsługa sali dokłada. A jak to się w ogóle zaczęło, że ty zaczęłaś takie rzeczy robić? Bo tak jak słucham, jak opowiadasz, to nie są tylko słodycze, ale to są artystyczne słodycze. Tak, to są takie cukiernicza biżuteria, to się mówi. No zaczęła się banalnie, jakby przy większości torciar. Gdzieś zaczęłam piec w momencie, jak byłam z drugim synem w ciąży, bo coś trzeba było zrobić z czasem. A że zawsze byłam noga pod względem wypieków, to gdzieś nadrabiałam właśnie te braki, uczyłam się biszkoptów, podstawowych ciast. I tak jak przyszedł czas na chrzest syna, no to było, no ja nie upiekę, no upiekę, no więc zrobiłam tort. No na tamte czasy wyszedł fajnie, dzisiaj wymagamy jednak od tych wypieków znacznie więcej, ale na tyle fajnie wyszedł, że nawet goście nie stwierdzili, że to na pewno jest gdzieś kupne. Tort, bo gdzie taka masa cukrowa, dekoracje, nie? I te przyłożenia.
po kilku dniach stwierdzili, że no jednak tych kremów było troszkę więcej, te kremy były lepsze, czy tego czasami sama nie zrobiłaś? No. I tak poszło, odezwała się koleżanka, która w zasadzie mnie namówiła, żebym zrobiła tort na 30 jej męża. No i potem już się zaczęło. I teraz już prowadzisz pracownię, która wytwarza różne słodkie rzeczy. A co z takimi osobami jak ja, które nie jedzą mięsa, nie jedzą jajek? Czy też macie propozycje dla wegan? Tak, mamy też osobną ofertę wegańską, zarówno na torty, jak i na słodkości. Już nieraz wykonywałyśmy candy bary właśnie z słodkościami wegańskimi. Więc naprawdę da się zrobić wszystko i żeby to smakowało i wyglądało. Oczywiście są to troszkę inne desery, one wymagają innego podejścia do nich jako pod względem struktury, żeby to wszystko ładnie wyglądało, trzymało się, ale też smakowało. No i żeby te zasady zachowały, żeby jednak tam tego jajeczka nie było, białka nie było i tak dalej. No tak, żelatyny choćby w galaretce, no to dokładnie. Wtedy agar chyba się używa, prawda? Tak, więc tak. Można... To wtedy agar jest tą tajną siłą. No właśnie. Powiedz, ile wcześniej trzeba zamówić taki tort? Czy to z dnia na dzień, czy jednak potrzebujesz chwilę wcześniej? Oj nie. Tu pod względem wesel no, trzeba zachować sporo czasu. Chociaż nie ukrywam, czasami zdarza się, że nawet te 2-3 tygodnie przed organizujemy całe wesele, ale to trzeba mieć naprawdę duży łód szczęścia, żeby trafić w taki wolny termin. Najczęściej, ja mówię, że candy bar już należy do takiej złotej trójcy, czyli jak mamy już miejsce wesela, wybieramy DJ-a, wybieramy kamerzystę, no i jeżeli chcemy, żeby ten candy bar, to już jest moment, żeby szukać pracowni i ten termin sobie zarezerwować. To jest jednak bardzo wymagająca dziedzina. Same wykonujemy jeden candy bar na dany termin, więc tych terminów jest bardzo mało w roku, bo tych tygodni ściśle takich weselnych mamy mało. Teoretycznie te wesela, takie środa, czwartek, łatwiej złapać ten termin, ale to też tak nie jest do końca, bo jeżeli mamy duże wesele piątek, sobota, to już na te wesele mamy cały tydzień wykreślony. I to już ciężko się... To tydzień się przygotowuje takie rzeczy? Tak. O rany, tak. To dużo pracy jest nad takim candy barem. Sporo. Wszystko wykonujemy od podstaw, więc każdy owoc przetwarzamy na galaretki, na frużeliny, więc tą pracę już zaczynamy poniedziałek, wtorek. No wiadomo, to nie jest tylko ta perełka, co widzimy wchodząc na salę, że pięknie to wygląda i smakuje, ale cała praca na zapleczu, łącznie z zatowarowaniem i tak dalej. Andżelika Taciak, powiedz jeszcze, jak można się z tobą skontaktować? Można mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, pod kątem firmowym NG Cake. Jestem dostępna. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To Słodko, pozdrawiamy. Tomasz Słodki, do usłyszenia.